30 marca wspominamy świętego Leonarda Murialdo, prezbitera. Leonard urodził się w Turynie i tam też dokonał swojego żywota. Pochodził z rodziny szlacheckiej, która kiedyś założyła osadę pod Turynem Murialdo. Do dziś zachowały się ruiny zamku w Murialdo, siedziba pierwotnych właścicieli okolicy. Leonard przyszedł na świat 26 października 1828 roku. W następnym dniu został ochrzczony w kościele parafialnym San Dalmazzo i otrzymał imiona Leonard, Jan, Chrzciciel, Donat i Maria. Miał jednego brata i 7 sióstr. Kiedy miał 8 lat, rodzice oddali go do prywatnej szkoły prowadzonej przez pijarów w Savonie. Po powrocie do Torynu studiował filozofię w kolegium świętego Franciszka z Paoli, akredytowanym do tamtejszego uniwersytetu. Rozpoczął studia teologiczne, wieńcząc je doktoratem. W rok potem otrzymał święcenia kapłańskie. Za zezwoleniem biskupa oddał się pracy duszpasterskiej na peryferiach Torynu, bardzo wówczas religijnie i materialnie zaniedbanych. Głosił Słowo Boże, spowiadał, nawiedzał domy ubogich, szpitale, domy poprawcze i więzienia. W pracy tej zetknął się bezpośrednio ze świętym Józefem Cafasso i ze świętym Janem Bosco. Zakładał komitety do budowy nowych kościołów, których brak dawał się dotkliwie wtedy odczuwać w mieście. Popierał także konferencje świętego Wincentego a Paulo, których celem było niesienie pomocy ubogim i opuszczonym. W latach 1857-1865 objął kierownictwo oratorium świętego Alojzego, które założył święty Jan Bosco. Prowadził tam równocześnie szkołę świąteczną i codzienną wieczorową dla młodzieży pracującej. Zorganizował także chór i orkiestrę. W roku 1858 miał szczęście towarzyszyć świętemu Janowi Bosco i błogosławionemu Michałowi Rua w pielgrzymce do Rzymu i brać udział w ich prywatnej audiencji u papieża Piusa IX. Należał bowiem do ich najbliższych współpracowników. W roku 1861 dołączył do szeroko wówczas zakrojonej wśród katolików akcji Uświęconej Niedzieli. W tym samym roku zorganizował akcję Święto Pietrza, by przyjść papieżowi z pomocą materialną, gdyż ten był w trudnej sytuacji. Wojska Garibaldiego zajmowały coraz to nowe obszary państwa kościelnego dla nowo rodzącego się państwa włoskiego. W tym czasie powstał w Europie wielki ruch, usiłujący skupić w szeregach robotników katolickich i wywalczyć dla nich należne prawa. Na czele tego ruchu stanęli najwybitniejsi społecznicy katoliccy Niemiec, Francji i Anglii. Leonard udał się do tych krajów, by zetknąć się u samych źródeł z tym ruchem i przeszczepić go na ziemię włoską. Po 2 latach wrócił do Torynu i objął prowadzenie kolegium rzemiosł, które ufundował ksiądz Jan Cocci. Przy tym kolegium pozostał już do śmierci, rozwijając stąd wszechstronną działalność społeczną i charytatywną przez 34 lata. Dla utrwalenia rozpoczętych dzieł założył nową rodzinę zakonną pod wezwaniem świętego Józefa. Był to rok 1867. Swoich synów duchowych zobowiązywał osobnym ślubem do obrony nieomylności papieża, aż do gotowości przelania za tę prawdę krwi. Prawda o papieskiej nieomylności została zdefiniowana jako dogmat na Soborze Watykańskim I w 1869 roku. W 1870 roku założył Stowarzyszenie Młodzieży Świętego Józefa o nastawieniu wybitnie apostolskim, a w roku następnym Stowarzyszenie Promotorów Katolickich w Turynie. Za nimi poszły inne inicjatywy, Związek Promotorów Katolickiego Laikatu, Dzieło Bibliotek Czytanek Katolickich, Unia Robotników Katolickich i tym podobne. Jak bardzo na czasie było jego zgromadzenie, dowodzi tego fakt, że po zaledwie 3 latach liczyło ono już w Italii około 30 placówek. W roku 1872 Leonard wybrał się ponownie w podróż do Francji, gdzie uczestniczył w Kongresie Robotników Katolickich.
Dnia 19 marca 1873 roku doszło do ostatecznego powstania Józefitów. Stolica Apostolska zatwierdziła zgromadzenie w latach 1890 i 1897. Tak wielkim autorytetem cieszył się Leonard wśród Rzeszy Robotniczej, że został zaproszony do Rady Związków Robotników Katolickich w Turynie oraz jako członek Komisji od Spraw Kongresów i Zjazdów Katolickich. Umęczony tak różnorodną apostolską pracą, zmarł w wieku 72 lat na rękach współbraci i wychowanków w dniu 30 marca 1900 roku. Jego beatyfikacji w 1963 roku dokonał Paweł VI. On też ogłosił go świętym w 1970 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Leonarda na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.